W ostatniej lekcji nauczyliśmy się znaczenia oraz jednego zużyć słowa "ellesz". Jeżeli nie widzieliście jeszcze tej lekcji, link do niej znajdziecie w opisie poniżej. Zaczynamy. Jednym ze znaczeń słowa "ellesz" jest "poza tym", albo potocznie "a tak to". Hadde du en fin helg? Ja, jeg var på shopping i Sverige med kona. Å ja, hvordan er prisene i Sverige nå? Det er fortsatt billigere enn i Norge. Elesz? da, Jada? Tak więc, jeżeli chcemy zmienić temat rozmowy, możemy użyć słowa elesz. Więc to pytanie: Elesz? Gordybra? Również moglibyśmy przetłumaczyć: A tak to wszystko w porządku? Poza tym, o czym już rozmawialiśmy? Tak, tak, wszystko dobrze. Inn i Hei. Lenge siden. Alt bra? Ja da. Og med deg? Ja, det går fint. Ellers, har du planer for å langhelge? Nei, ingen planer. Du, da? Jajskaltilsię, Benhawny Mekuna. No dobrze, no i w tym dialogu również zmienialiśmy temat. Najpierw była gadka szmatka, co tam u ciebie? Dawno się nie widzieliśmy, wszystko ok. No i zmiana tematu. Elesz? Hardy planner for long Helga? A poza tym? A tak to? Masz plany na długi weekend? Rzućmy okiem na jeszcze jeden dialog. Wórdan war tyrn, tylsie Ty war Jada. No i znowu podobna sytuacja. Najpierw ta osoba zapytała No i jak tam wycieczka do Kopenhagi? No było fajnie. A poza tym, a tak to? Wszystko w porządku, wszystko OK? Tak, tak. Zatem, jeżeli chcemy zmienić temat, możemy użyć słowa Elż. Podobają Ci się nasze lekcje? Zostaw komentarz dla zasięgów. Słowo Elles. Często łączy się ze słowem taki, tworząc elsz tak co możemy przetłumaczyć jako nie, ale dziękuję. Eleż taki. Spójrzcie na te przykłady. Pierwszy dialog ma miejsce w sklepie odzieżowym. Hej, trener do Jelp? Hej, naj, ebore sikir. Eleż taki. Tak więc klient odpowiada nie, tylko się rozglądam, ale dziękuję. W sensie dziękuję, że oferujesz mi pomoc, ale nie potrzebuję jej. Czyli dzięki, ale nie dzięki. Ależ taki. Rzućmy okiem na jeszcze jeden dialog, tym razem z kawiarni. Baskal de verej? Enleiten koffe. No i podobna sytuacja. Barista pyta coś do jedzenia, a my mówimy mniej więcej: Dziękuję za ofertę. Dziękuję, że pytasz, ale nie. Jeżeli podobała Ci się ta lekcja, sprawdź nasz kurs wideo Norweski od Podstaw, w którym to krok po kroku nauczymy Cię mówić po norwesku. Link do kursu znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Pamiętaj również o subskrybowaniu naszego kanału, żeby nie ominęły Cię przyszłe lekcje. Tak, fomaj. A dobra.